song, this cornerstone, this solid ground. Wierzę, że wszystko jest pod Bożą kontrolą, że Bóg ma plan dla naszego życia. Jaki to plan? Teraz widzę Jego chwałę, gdy On mi pomaga w codziennych wysiłkach, w życiu bez rąk i nóg. Tylko w Chrystusie znalazłem moją nadzieję. On jest moim życiem, moją siłą, moją duszą. On jest twardą skałą, solidnym gruntem, stałą, mocną opoką w czasie obaw i sztormów. Jakaż wielka jest Jego miłość, kiedy strach i przeszkody ciągle się pojawiają. W miłości Chrystusa trwam i tylko w Nim. On jest darem od Boga i sprawiedliwością naszą. Kiedy na krzyżu mój Jezus umarł, Bóg był usatysfakcjonowany, bo wszystko się dopełniło, kiedy każdy grzech na Nim został złożony. Dzięki śmierci Chrystusa ja żyję. Najlepsze świadectwo, jakie możemy dać, to jest nasze życie, sposób, w jaki je przeżywamy. Wtedy cały świat będzie widział Jezusa w uświęconych owocach naszego życia. W publicznych miejscach ludzie mogą być dotknięci nawet przez mój uśmiech. Musimy być chętni pozwolić Bogu, aby użył nas tak, jak On chce nas użyć. Powinniśmy być otwarci dla Niego, bo On ma plan dla naszego życia. Moim marzeniem jest być niezależnym i mieć pełne, normalne życie. Chcę pozbyć się wszelkich moich ograniczeń i żyć pełnią życia. Chcę ujarzmić moje emocje. Lubię kolejne wyzwania, jak umyć zęby, jak się uczesać, jak się ubrać. Nieraz jestem przy tym sfrustrowany, bardzo sfrustrowany, ale chcę żyć pełnią życia i nie chcę, żeby coś mnie powstrzymało w pokonywaniu tych problemów. Żeby pokonać przeciwności, trzeba wiedzieć, gdzie jesteś w tym momencie w życiu i jaka jest to przeszkoda. Bo jest wiele rzeczy w moim życiu, których nie mogę zmienić. Różne są przeszkody na mojej drodze. Niektóre dadzą się kontrolować, a inne nie. To, że urodziłem się bez rąk i nóg, jest niezależne ode mnie. Nie mam na to wpływu. A to jest właśnie moja największa przeszkoda. Kiedy pokonujesz przeszkodę po raz pierwszy, wtedy często upadasz, ale Bóg daje ci siłę, aby powstać i znowu próbować. Gdy tu na ziemi było Jego ciało i leżało w najciemniejszym prochu, wtedy coś eksplodowało. I w dniu największej chwały powstał z grobu, zmartwychwstał. I teraz jest zwycięzcą. Gdy się zgubiłem, On się za mnie wstawia, bo jestem Jego, a On jest mój. Dzięki kosztownej krwi Chrystusa żyję bez poczucia winy, bez obawy przed śmiercią, bo Jego moc jest we mnie.
Od pierwszego dnia aż do ostatniego Jezus kieruje moim przeznaczeniem. Żadnej mocy piekła, żadnego strachu. Kiedy On wróci, weźmie mnie do siebie. Mocy Chrystusa wstanę. To jest błogosławieństwo, że mogę być tutaj z wami dziś rano. Mam nadzieję, że będzie zabawnie i że Bóg dotknie wasze serca. Lubię przyciągać uwagę słuchaczy, więc przyniosłem do kościoła piłki tenisowe. Jak wam się to podoba? Nauczyłem się kopać piłki tenisowe. Złap, złap! Ale nie rzucaj do mnie z powrotem, bo ja nie złapię. Jeszcze raz. Lovely. Pięknie. Dobrze złapałeś. Yes, I was born without arms and legs and urodziłem się bez rąk i bez nóg. Moi rodzice byli przez całe życie uświęconymi chrześcijanami. I kiedy przyszedłem na świat, to był to test, sprawdzian ich wiary. Mój tato nie wiedział, że ktoś może urodzić się bez rąk i bez nóg, aż do chwili, gdy ja się urodziłem. To było dziwne, okrutne, bez medycznego uzasadnienia. Jednak najtrudniejsze pytanie było to, jeśli Bóg kocha moich rodziców, to dlaczego pozwolił, aby coś takiego im się przytrafiło? Dlaczego? Wiecie, co apostoł Jakub pisze w pierwszym rozdziale, drugim wersecie? Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, nic tylko czystą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie. Powiem wam, że ostatnimi słowami, jakie moi rodzice mogli powiedzieć, gdy się urodziłem, to chwała Bogu. Wiecie, że matki chcą trzymać swoje nowonarodzone dzieci i nie mogą się doczekać, kiedy to zrobią. Czy wiecie, co powiedziała moja matka, gdy przyniesiono mnie do niej? Zabierzcie go ode mnie. Jakaż to była tragedia. Ale poczytujcie sobie to za czystą radość. Dzisiaj chcę się podzielić z wami obietnicami Bożymi. Chcę wam powiedzieć, dlaczego mogę tu stać dzisiaj przed wami i uśmiechać się i mieć radość w Bogu. Jeśli macie Biblię, to czytajcie w Księdze Jeremiasza, rozdział 29. Ale zanim jeszcze przeczytamy ten werset, musicie zrozumieć, jakie miałem życie, kiedy dorastałem. Jakie trudne życie mieli moi rodzice i jakie to było trudne dla mnie. Oczywiście wymagałem opieki 24 godziny na dobę. Potrzebowałem kogoś przez cały czas. Nie mogłem wziąć sobie nawet szklanki wody, umyć twarzy. Gdy jadłem lody, to wszędzie były ślady. Wciąż potrzebowałem, aby ktoś mnie podtrzymywał, przytrzymywał. Trudne dla mnie było, gdy rodzice musieli mnie brać do toalety. Wyobraź sobie 11-12-letniego chłopca zanoszonego przez rodziców do toalety. To było okropnie krępujące, ale nie miałem za bardzo wyboru. To było trudne. Tak bardzo potrzebowałem tej pomocy. Wciąż myślałem sobie, że jestem ciężarem dla wszystkich, nawet dla moich rodziców. Pytałem się mamy, co będzie ze mną, gdy wy mi umrzecie. Ja nie widzę dla siebie żadnej szansy, żadnej nadziei. Nie myślałem, żeby jakakolwiek dziewczyna chciała być ze mną, żeby wyszła za mnie. Tak do waszej wiadomości, to jestem nadal samotny. Teraz przeczytajmy.